Segregacja odpadów może być tak samo prosta jak kolory ulicznej sygnalizacji świetlnej, codziennie mijanej w drodze do pracy czy szkoły. Nikt nie ma wątpliwości, co oznacza i podobnie jest z wrzucaniem odpadów do kolorowych pojemników. Żółty – tworzywa sztuczne i metale. Zielony – szkło. Niebieski – papier. Brązowy – odpady zielone i kuchenne. Czarny – odpady zmieszane, czyli to, co zostanie po segregowaniu. Lista odpadów segregowanych dostępna jest na stronie zgokolsztyn.pl.